Więc jeśli tego słuchasz, ale nie uważasz się za chrześcijanina, to zachęcam cię, abyś uważnie posłuchał, ponieważ są tylko dwa miejsca docelowe, a niebo nie jest naszym domyślnym miejscem przeznaczenia. Potrzebne jest celowe działanie z naszej strony, aby wejść do nieba. Musisz odpokutować i przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, albo nie trafisz do nieba. Zamiast tego skończysz w tym miejscu zwanym piekło, a ono jest o wiele gorsze, niż mógłbyś to sobie wyobrazić. A także ci z nas, którzy są zbawieni, powinni tego wysłuchać. I są potem trzy ważne powody, abyśmy my, chrześcijanie, usłyszeli o tym jeszcze raz, nawet jeśli już to słyszeliśmy wcześniej. Po pierwsze, to sprawia, że bardziej docenimy nasze własne zbawienie, gdy dowiemy się, od czego zostaliśmy zbawieni. Wielu chrześcijan wierzy, że piekła nie ma, ale jeśli zrozumiesz, jak ciężkie jest piekło, to podziękujesz Bogu, że uratował cię z tego okropnego miejsca. A po drugie, to spowoduje, że jako chrześcijanie będziemy gorliwiej kroczyć w bojaźni Bożej. A bojaźń Boża po prostu oznacza, że będziemy posłuszni Panu. Będziemy Go szanować na tyle, aby być Mu posłusznym i nie tylko w części tego słowa, ale w Jego całości. Więc to Wam da, wiecie, tę świętość, w której będziecie chcieli kroczyć. W ogóle już nie będziecie chcieli tego narażać i zbaczać z tej ścieżki w swoim życiu. A po trzecie, to da nam wszystkim jeszcze większą pasję dla zagubionych. Pragnienie do bycia świadkiem. Wiadomo, że czasami, gdy jest nam zbyt wygodnie, dostajemy się leniwi. Chodzimy do kościoła i słuchamy kazania i to jest wspaniałe. Ale tak wielu z nas naprawdę nie zauważa tych okazji doświadczenia o Bogu i nie mówi każdego dnia: Panie, użyj mnie dzisiaj. Postaw mnie dziś przed kimś, na kogo mógłbym mieć wpływ i mieć to serce i pasję dla tych dusz. Ponieważ Bóg nie chce, aby nawet jedna osoba trafiła do piekła i używa nas. Ale jeśli będziemy siedzieli cicho, to ominą nas nasze szanse. A większość naszego świadczenia o Bogu dokonuje się poprzez to, jak żyjemy. Czy przychodzimy punktualnie do pracy, czy dotrzymujemy słowa, nawet wbrew sobie, czy okazujemy miłość i przebaczenie ludziom, którzy są dla nas okropni lub są do nas podli. I jest tak wiele tych okazji, możemy się strzec, gdy stoimy przed niezbawionymi, okazując pobożność i nie reagując tak, jak chciałoby tego nasze ciało. A to ma na nich wpływ, więc kiedy zrozumiecie powagę piekła, w drugim liście do Koryntian 5, 10, 11 święty Paweł powiedział: więc przejęci bojaźnią Pana przekonujemy ludzi. Pomimo, że fragment ten mówi o sądzie i nagrodzie dla chrześcijan, to większość badaczy biblijnych zgadza się, że mówił on także ogólnie o sądzie i piekle. Więc kiedy zrozumiecie osąd i piekło, to będziecie bardziej przekonujący dla ludzi. Włożycie w to więcej wysiłku. Więc zanim podzielę się wizją, którą dał mi Bóg, chciałbym podzielić się wizją kogoś innego, kto miał na mnie wpływ i wszyscy pewnie go znacie. William Booth był założycielem Armii Zbawienia. Był angielskim teologiem i kaznodzieją, metodystów. Założył Armię Zbawienia i karmił ludzi na ogromną skalę. Głosił świętość i kroczenie w Bożej bojaźni i głosił o piekle. Bóg dał mu wizję i po prostu przeczytam 3-minutowy wycinek z jego wizji. To jest naprawdę mocne. Powiedział: widziałem ciemny i wzburzony ocean, a nad nim wisiały ciężkie czarne chmury. Od czasu do czasu żywe błyski piorunów i głośne grzmoty, a fale się wznosiły i załamywały. Widziałem w tym oceanie nieszczęsne istoty ludzkie, zanurzające się i unoszące na wodzie, krzyczące i wrzeszczące, przeklinające, zmagające się i tonące. I zobaczyłem wyłaniającą się z tego ciemnego, wściekłego oceanu potężną skałę, której szczyt górował wysoko ponad czarnymi chmurami i wzburzonym morzem. Wszędzie dookoła podstawy tej wielkiej skały widziałem tę przepastną platformę. Widziałem, jak kilku z tych nielicznych nieszczęśników zmagało się ze wspinaczką na tę platformę. I zobaczyłem też kilku z tych, którzy już byli bezpieczni na platformie, jak pomagali ludziom wciąż znajdującym się we wzburzonych wodach dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Zauważyłem, że tylko nieliczni z tych, którzy byli na platformie, zajęli się wyciąganiem ludzi z morza. Niektórzy pilnie pracowali, używając drabin, lin, łodzi i innych, skuteczniejszych środków, aby pomóc tym w morzu. A niektórzy z nich w swojej pasji do ratowania tonących nawet wskoczyli do wody, bez względu na konsekwencje. Co jednak najbardziej mnie zastanowiło, to fakt, że chociaż wszyscy z nich zostali uratowani z oceanu w tym czy innym momencie, to wydawało się, że prawie wszyscy z nich o tym zapomnieli. Ci bezpieczni na platformie nie wydawali się nawet przejmować, mieć jakąkolwiek bolesną troskę o ginących nieszczęśników, którzy zmagali się i tonęli wprost na ich oczach.
a wielu z nich było ich własnymi mężami i żonami, braćmi, siostrami, a nawet ich własnymi dziećmi. Ale najbardziej zdumiewające było to, że ci na platformie nie słuchali wołania, które do nich docierało od tej cudownej istoty, której wyznawali miłość i którą twierdzili, że czczą. Byli tak zajęci swoimi sprawami, pracą, pieniędzmi, oszczędnościami i przyjemnościami, swoimi rodzinami i przyjaciółmi, religią i sporami na jej temat i rozrywkami. Mieszkańcy tej platformy byli zajęci swoimi własnymi dążeniami, mimo że tonący ludzie byli tam, na widoku, i mimo że wielu z nich uczęszczało do kościoła i słuchało wykładów i kazań, które przedstawiały okropny stan tych biednych, tonących ludzi, to wielu z nich dzień i noc było zajęte handlem i interesami, aby zrobić zyski i odłożyć oszczędności. A potem zobaczyłem, że niektóre z osób na platformie, które ta cudowna istota wezwała, aby przyszły i pomogły mu w tym trudnym zadaniu ocalenia tych, którzy ginęli, zawsze modliły się i wołały do niego, aby przyszedł i pomógł im poczuć się bezpiecznie i bardziej szczęśliwym w życiu. Wtedy wszystko zrozumiałem. Morze było oceanem życia. Morze prawdziwej, rzeczywistej, ludzkiej egzystencji. Grzmot był odległym echem gniewu Boga. Zagubieni byli we wzburzonym morzu życia, tonąc i krzycząc: wszyscy przed Bogiem jesteśmy grzesznikami. Wielka skała reprezentuje Kalwarię, miejsce, gdzie Jezus za nich umarł, a ci na platformie byli tymi, którzy zostali uratowani. Tylko niewielu z nich pomagało Jezusowi ratować umierające rzesze. Reszta była zajęta i rozkojarzona własnym życiem. Nie pozwólmy, abyśmy to byli my. Bądźmy tymi, którzy pieczołowicie pracują z drabinami, linami i łodziami itd. przy ratowaniu tych ludzi z morza. Chciałbym tylko jeszcze przeczytać dwa artykuły, lub raczej dwa posty. 24 sierpnia 2021 był artykuł pod tytułem, cytując badania przeprowadzone przez Probe Ministries, zatytułowany Biblijna wiara nurkuje. 60% chrześcijan poniżej 40 roku życia twierdzi, że Jezus nie jest jedyną drogą do zbawienia. 60% tych poniżej 40. A następny z 10 września 2021 post z Christian Post, badania przeprowadzone przez chrześcijański uniwersytet w Arizonie wykazało, że 6% nowonarodzonych ewangelików ma biblijny pogląd świata. Tylko 6%. Tak czy inaczej widzimy, że nasz Kościół, ciało Chrystusa, również potrzebuje pomocy, a niezbawieni naprawdę muszą usłyszeć, co ich spotka, jeśli wyrzekną się Jezusa. Tak jak mówiłem, piekło jest o wiele gorsze, niż ktokolwiek mógłby to sobie wyobrazić i nie życzyłbyś tego swojemu najgorszemu wrogowi. 23 listopada 1998 roku miałem doświadczenie, które zmieniło moje życie. I nie ma znaczenia, czy wierzysz w moje doświadczenie. Ważne, abyś sam sprawdził, co Biblia mówi o piekle i go unikał. To nie było doświadczenie śmierci, ale doświadczenie wyjścia z ciała, które w Biblii jest klasyfikowane jako wizja. W drugim liście do Koryntian 12, 1-2 Paweł mówi o wizji człowieka porwanego do nieba, ale czy to było w ciele, czy poza ciałem, tego nie wiedział. Cóż, Pan pokazał mi, że opuściłem swoje ciało, a w wizji naprawdę można podróżować. Paweł i Jan rzeczywiście poszli do nieba w swoich duchowych ciałach. Pierwszy list do Koryntian 15:44 mówi o naturalnym ciele i duchowym ciele. I o doświadczeniach, jak w 8 rozdziale Ezechiela, który został pochwycony za włosy i przeniesiony z Babilonu do Jerozolimy w swojej wizji. Kazano mu jeść, doświadczył słodyczy jedzenia w żołądku, płakał, rozmawiał. Więc chodzi mi o to, że doświadczenia w twoim ciele duchowym są tak samo realne, jak byłyby w twoim ciele fizycznym. I nie chcę się porównywać z żadnym z wielkich ludzi Biblii, chcę wam dać tylko biblijne podstawy tego, jak może to się wydarzyć w przypadku chrześcijanina. Jedynym sposobem, w jaki chrześcijanin może zobaczyć piekło, jest sen lub wizja. Jestem chrześcijaninem od 53 lat, a to wydarzyło się, gdy byłem chrześcijaninem od 28 lat, 23 listopada 1998 roku. Ale Hiob 7,14 mówi, straszysz mnie snami i przerażasz wizjami, więc można też mieć przerażającą wizję. Izajasz 21:2 miał bolesną wizję, a w Hiobie 4:14 Elifaz miał wizję, która spowodowała, że jego kości się trzęsły, więc można mieć przerażającą, bolesną, trzęsącą kośćmi wizję. Jeszcze jedno, co było unikatowe w mojej wizji, to że Bóg wymazał mi z pamięci, że byłem chrześcijaninem.
ukrył ten fakt przede mną. Powiesz, Bill, a gdzie jest o tym napisane w Biblii? W Łukaszu 24:16, kiedy Jezus ukazał się uczniom w drodze do Emaus, jest napisane, że ich oczy były zamknięte, żeby go nie rozpoznali. Komentarz Johna MacArthura w komentarzu Matthew Henry'ego wskazuje na cytat, że Bóg powstrzymał ich przed rozpoznaniem go. Bóg ukrył to przed ich umysłami i ukrył to przed moim umysłem, z powodu, który wyjaśnię później, jak do tego dojdziemy. Poszliśmy na spotkanie modlitewne w niedzielę wieczorem, jak każdej innej niedzieli. To był zwyczajny wieczór. Wróciłem do domu, a w tamtym czasie nie studiowałem jeszcze tematu piekła. Byłem chrześcijaninem od 28 lat, nigdy nie oglądałem mrocznych filmów, nigdy nie piłem, nigdy nie brałem narkotyków i nigdy wcześniej nie miałem też wizji. Więc poszliśmy spać, a ja wstałem o 3 nad ranem tylko po to, żeby napić się wody. Szedłem przez nasz salon, gdy nagle coś mnie chwyciło i wyciągnęło z ciała. Widziałem, jak moje ciało upadło na podłogę w salonie. Zacząłem spadać w dół tego tunelu. Robiło się coraz goręcej i goręcej, ciemniej i ciemniej. Następnie przeleciałem przez ten otwarty obszar, przypominający jaskinię, i wylądowałem na prawdziwej kamiennej podłodze w celi więziennej w piekle. Kamienne ściany, kraty, ohydne, śmierdzące, brudne więzienie jak loch. Ale Izajasz 24:22 mówi, i zostaną zgromadzeni jak więźniowie są gromadzeni w otchłani i będą zamknięci w więzieniu. Księga Przysłów 7:27 wspomina o schodzeniu do piekła, do komnat śmierci, gdzie słowo komnaty oznacza wewnętrzne pomieszczenia. Hiob 17:16 mówi, stąpią w dół do wrót otchłani. Jonasz 2:6, ziemia z jej kratami była wokół mnie na zawsze. Komentarze New Tandale zwracają uwagę na to, że sam Jonasz był u bram piekła i że były tam dosłownie kraty i bramy. Cóż, to tam właśnie się znalazłem, twarzą na podłodze, a pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, był ten intensywny upał, znacznie przekraczający możliwości podtrzymania jakiegokolwiek życia. I dziwiło mnie, jak to możliwe, że nadal jestem żywy w tym wielkim piecu. Instynktownie chciałem wstać i uciekać z tej więziennej celi. Ale zauważyłem, że moje ciało zupełnie nie miało siły fizycznej, poruszanie się wymagało tak wiele wysiłku. Izajasz 14:9-10 mówi, piekło pod spodem poruszyło się na twoje przyjście. Powiedzą, czy osłabłeś jak my? Psalm 88:4 mówi, zostałem zaliczony do tych, którzy zstępują do dołu. Stałem się jak człowiek bez siły. Więc jedną z rzeczy, które musisz znosić w piekle, jest brak siły fizycznej. Jeśli kiedykolwiek miałeś grypę i czułeś się słaby, to jest 1000 razy gorsze. Jakikolwiek ruch w piekle wymaga ogromnego wysiłku. Dzieje apostolskie 17:28 mówią, w nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Więc nawet poruszanie się pochodzi od Boga, to nie jest automatyczne. Spojrzałem w górę i zobaczyłem w celi te dwie olbrzymie bestie. Kreatury, to były demony, o gadzim wyglądzie, guzy i łuski na całym ciele, ogromne szczęki, zapadnięte oczy, miały pazury długie na około 30 cm, a te konkretne dwa miały około 3,5 do 4 metrów wzrostu. I to nie jest przesada, mógłbym zacytować wersety, ale będę mówił dalej. Krążyły po celi jak wściekłe zwierzę zamknięte w klatce, zachowywały się w najdzikszy sposób. A potem jeden z demonów chwycił mnie, podniósł i rzucił o ścianę tej więziennej celi. Demony mają ogromną siłę, zupełnie jakbym ważył tyle, co szklanka wody. Uderzyłem w ścianę, upadłem na podłogę i poczułem się tak, jakbym miał wszystkie kości w moim ciele połamane. Być może dusza nie ma kości, ale dokładnie tak to odczułem. Ale zauważyłem, i muszę tu coś wyjaśnić, zauważyłem, że nie odczuwam całego bólu. Wiedziałem, że był blokowany. W drodze powrotnej Pan wyjaśnił mi, że pozwolił mi odczuć tylko niewielką ilość bólu, abym mógł przekazać ludziom, że to nie jest metafora. To nie jest stan umysłu, to jest prawdziwy, dosłowny ból, który będziesz czuł w piekle. Więc ilość, którą czułem, była wystarczająca. A potem leżąc na podłodze, podniósł mnie ten drugi demon, który był w tej celi. Chwycił mnie od tyłu i wbił swoje pazury w klatkę piersiową i rozerwał moje ciało. I ponownie nie mogłem w to uwierzyć. Dlaczego ja jeszcze żyję? Powinienem być martwy. I zauważyłem, że mam ciało. Mateusz 10:28 mówi, bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zatracić w piekle. I pamiętacie, jak w Łukaszu 16 bogacz, o którym mówił Jezus, chciał kroplę wody, żeby ochłodzić sobie język. Miał usta, żeby mówić, miał oczy, żeby je otwierać, miał język, więc w piekle macie ciało. Ale ono wytrzymuje te tortury. Zauważyłem, że z ran nie wypływa ani kropla krwi. Zauważyłem, że były suche. Księga Kapłańska 17:11 mówi, bo życie ciała jest we krwi. Skoro nie ma życia w piekle, dlatego nie ma krwi. Zachariasz 9:11 mówi, wypuściłem twoich więźniów z otchłani, w której nie ma wody. W piekle nie ma ani kropli wody. A te demony nie mają nad tobą jakiejkolwiek litości. Nienawidzą cię.
Ale widzisz, Psalm 103, 17 mówi: miłosierdzie Pana jest dla tych, którzy się Go boją. W piekle się Go nie boją, więc nie czerpią z dobrodziejstwa miłosierdzia. Mniej więcej w tym momencie zrobiło się ciemno. Wierzę, że była tam obecność Boga, aby nieco rozświetlić to miejsce tak, aby mógł widzieć, a potem On wycofał swój atrybut światła, więc wszystko wróciło do swojego normalnego stanu absolutnej, czarnej jak smoła ciemności. Lamentacje 3:6 mówią: osadził mnie w ciemnościach, tak jak od dawna umarłych. List Judy 1:13 wspomina o mrokach wiekuistych ciemności. Ale to nie tylko była ciemność, można było rzeczywiście dotknąć tej ciemności. To nie jest przesada. Księga Wyjścia 10:21 wspomina o ciemności, którą wręcz można dotknąć. Widzicie, to jest tak zła, niegodziwa i przenikliwa czerń, że po prostu wydaje się przenikać każdą komórkę twojego ciała. Mam na myśli, że w ogóle nie widzisz ręki przed sobą. Zabrano mnie z tej celi więziennej i położono obok tego wielkiego krateru szalejącego ognia. To Bóg mnie zabrał, ale wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem i umieścił mnie obok tego ogromnego szalejącego krateru. Wiedziałem, że to miało średnicę około 1,5 kilometra, z płomieniami szalejącymi wysoko wzdłuż tej otwartej jaskini, wypełnionej ogniem. To był prawdziwy, dosłowny ogień. Czułem żar, widziałem płomienie, ale co najważniejsze, to mówi o tym Pismo. Psalm 11:6 mówi: węgle ogniste i siarkę ześlę na grzeszników, wiatr palący będzie ich udziałem. Psalm 140:10 mówi: niech spadną na nich rozżarzone węgle, niechaj w ogień wrzuceni będą w głębokich czeluściach, aby już nie powstali. Mateusz 13:49 mówi: wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich do pieca ognistego. Izajasz 33:12-14 mówi: ludzie będą jak wypalone wapno, jak odcięte ciernie płonąć będą w ogniu. Kto spośród nas zamieszka w pożerającym ogniu? Kto z nas będzie mieszkał w wiecznych płomieniach? To od razu obala anihilacjonizm. Wieczne płomienie. Jest o wiele więcej wersetów o ogniu, ale tam właśnie w tym kraterze po raz pierwszy zobaczyłem ludzi. Widziałem na wskroś przez ogień. Płomienie się nie rozchodzą, jest tak ciemno, że ciemność pochłania światło, ale byłem w stanie widzieć na wskroś płomienie i widziałem sylwetki tysięcy ludzi. Wyglądali jak szkielety. Nie da się odróżnić mężczyzny od kobiety. A ludzie krzyczeli tak głośno, że to było ogłuszające. Chcesz uciec od tych krzyków. To było tak... Nawet nie mogę znaleźć słowa. To była agonia słuchanie tych krzyków. Ale Izajasz 57:21 mówi: nie ma pokoju dla niegodziwych, mówi mój Bóg. Nie ma żadnego spokoju umysłu. Ale widzicie, Izajasz 32:18 mówi: mój lud mieszka w cichym miejscu odpoczynku. Oni nie są jego ludem, więc nie cieszą się darem ciszy. A widzieć płonących ludzi, większość z nas nigdy tego nie widziała, ale widok płonącej osoby jest naprawdę przerażający. Chcesz jej pomóc, ale nie możesz. Nawet sam sobie nie możesz pomóc. Zrozumiałem, że byłem głęboko w ziemi, opadałem, żeby tam się dostać. Wznosiłem się, kiedy wychodziłem, ale co ważniejsze, jest 49 wersetów, które określają, gdzie jest obecne piekło. Obecne piekło nazywa się Szeol lub Hades. Szeol to hebrajskie, a Hades to greckie słowo. Więc w tym momencie piekło jest głęboko w ziemi. I zrozumiałem, że po dniu sądu ostatecznego śmierć i piekło, obecne piekło, zostanie wzniesione i wrzucone do zewnętrznej ciemności i jeziora ognia. Apokalipsa 20:12-15. Ale obecnie jest głęboko w ziemi i rozumiałem to. Wiedziałem, że istnieją różne poziomy męki i stopnie kary. Pamiętacie, Jezus powiedział w Mateuszu 23:14: otrzymacie surowszy wyrok. To wskazuje, że jest też mniejsze potępienie. W Mateuszu 10:15 powiedział: Sodomie i Gomorze lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu. To wskazuje na mniej znośne. List do Hebrajczyków 10:28 mówi: pomyślcie, o ile surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego. Więc jest gorsza kara, ale chodzi mi o to, że w piekle nie ma możliwego do zniesienia komfortowego poziomu. Jakikolwiek poziom jest o wiele gorszy, niż moglibyście to sobie wyobrazić. Zapragnąłem porozmawiać z żoną. Chciałem po prostu się z nią pożegnać. Nigdy więcej już jej nie zobaczę. Nigdy nie będę mógł powiedzieć żegnaj. Nigdy nie zdołam powiedzieć, że ją kocham, przytulić ją. Hiob 7:9 mówi, że ten, który schodzi w dół do Szeolu, już nigdy nie wróci. Masz świadomość tego, że już nigdy się nie wydostaniesz i nie poukładałeś spraw z swoją rodziną. Nie macie pojęcia, jak bardzo dręcząca jest ta myśl. Nie móc nawet powiedzieć żegnaj. Nigdy nie miałeś okazji powiedzieć kocham cię, tęsknię za tobą, kocham cię. Oni nawet nie wiedzą, że ty nadal istniejesz. Widzicie, śmierć nie oznacza, że przestajecie istnieć. Oznacza separację od Boga. Nadal istniejesz, po prostu jesteś głęboko w ziemi.
Chciałem porozmawiać z jakąkolwiek osobą, z kimkolwiek. Przebywanie z ludźmi jest przyjemne, nawet jeśli ich nie znasz. Rozmowa, ale wszyscy jesteśmy trzymani z dala od siebie w tym kraterze ognia. Wszyscy są z dala. Z nikim nie masz interakcji, jesteś całkowicie odizolowany, jesteś całkowicie samemu przez całą wieczność i już nigdy więcej z nikim nie porozmawiasz. Tego typu rzeczy będziesz musiał znosić przez całą wieczność, będąc oddzielonym. Nie masz żadnego celu, żadnego przeznaczenia. To po prostu jest całkowita bezużyteczność i marnotrawstwo. Kohelet 9.10 mówi, nie ma żadnego działania, ani planowania, ani wiedzy, ani mądrości w Szeolu. I nie ma znaczenia, czy jesteś tutaj jakimś sławnym. Nikt tam nie będzie wiedział, kim jesteś. Kohelet 6.4 mówi, twoje imię spowija mrok. Nie masz tożsamości i popadasz w zapomnienie. Psalm 88.12, Izajasz 26.14, powtórzonego prawa 32.26, Psalm 109.15, wszystkie one mówią, że jesteś zapomniany. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to też jest dręczące, ponieważ wiesz, że na ziemi nikt nawet o tobie nie pomyśli. Myślisz o kimś, kto jest w piekle? Nie. Nawet jeśli jesteś z innej religii, to zwykle na pogrzebach oni mawiają, cóż, poszli w lepsze miejsce. Jednak tak nie jest. Jezus powiedział w Mateuszu 7, wielu pójdzie do piekła, a niewielu pójdzie do nieba. Smród w piekle to najwstrętniejszy, najbardziej zgniły, obrzydliwy odór. Gorszy niż ścieki w kanale, niż wszystko, co kiedykolwiek wąchałeś. Pamiętacie, kiedy Jezus zganił plugawe duchy w Marku 9:25? Demony mają nieprzyjemny, gnijący, obrzydliwy odór, ale także smród spalonego mięsa, ale także smród palącej się siarki. A jeśli udasz się na Hawaje do wulkanu, to mają tam znaki, aby nie przekraczać danego miejsca, gdy zbliżasz się do niego, ponieważ wydobywające się opary są toksyczne, to jest dwutlenek siarki. Innym słowem na siarkę jest brimstone, a słowo brimstone jest wspomniane w Biblii 14 razy. Więc wdychasz to obrzydliwe, zgniłe, toksyczne powietrze, którym nie chcesz oddychać. Ale jest jeszcze gorzej, ponieważ nie ma nawet wystarczającej ilości, żeby oddychać. Musisz walczyć o choćby najmniejszą cząstkę tlenu, więc masz wrażenie, jakbyś w każdej chwili miał się udusić. Ale widzisz, Izajasz 42:5 mówi, Pan daje tchnienie ludziom na ziemi. Nie jesteś na ziemi, jesteś głęboko pod ziemią. Widzicie, jak precyzyjny jest Bóg w swoim słowie? A w taki sposób oddychasz w piekle. Tylko tyle powietrza możesz złapać, więc czujesz się, jakbyś w każdej chwili miał się udusić. I to będzie trwać przez całą wieczność. Więc to jest miejsce dezorientacji. Jeremiasz 20:11 i Izajasz 45:16 wspominają niekończącą się dezorientację, a Hiob 10:22 krainę chaosu. Wiecie, jak lubimy, gdy wszystko jest uporządkowane, ponieważ służymy Bogu porządku. A piekło jest tego przeciwieństwem, jest wyczerpujące, oszalałe, poplątane, nic nie ma sensu. Więc trudno jest mi wam to przekazać, ten zamęt, który musisz znosić w piekle. To są tortury. Więc stałem obok tego ogromnego krateru ognia, a demony wpychały ludzi z powrotem do tego dołu. Bo ludzie wdrapywali się i chcieli się wydostać, ale tak naprawdę nie mieli siły, aby samemu to zrobić, a te demony spychały ich z powrotem. Były tam też pojedyncze doły ognia. I tak jak mówiłem, byłem w stanie widzieć tylko wzdłuż krawędzi i na wskroś płomieni, bo światło w piekle daleko nie sięga, ale wzdłuż krawędzi widziałem pojedyncze doły i niektórzy ludzie byli w tych poszczególnych dołach. Inni byli w tym wielkim kraterze, a niektórzy siedzieli w celach więziennych. Ale w tych indywidualnych dołach płomienie wściekle buchały na ludzi w nich będących i wypalały całe mięso z ich ciał. A oni krzyczeli w agonii i wyglądało na to, że mięso zaczęło powracać na ich ciała, a potem znów buchało wściekle ogniem i ponownie było wypalane. To był po prostu przerażający widok. I te krzyki tych wszystkich ludzi. Zauważyłem, że stoję i spojrzałem w dół i zobaczyłem wszędzie pełzające węże. A ja stałem na solidnym podłożu larw. Wiecie, Jezus powiedział, tam gdzie ich robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. Użył słowa larwa. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale kiedy tutaj na ziemi robaki zjedzą martwe zwierzę, to po zjedzeniu całego mięsa umierają. Nie wiedziałem tego, ale umierają, gdy zjedzą całe mięso. Dlatego Jezus powiedział, gdzie ich robak nie umiera, bo w piekle ciało nigdy nie jest w pełni zjedzone. Hiob 24:20 mówi, robak z rozkoszą będzie się tobą żywił. Czy to jest wystarczająco obrzydliwe? Izajasz 14:11 mówi, założę, służy ci teraz robactwo. Robactwo cię także okrywa.
Sprawdźcie sobie w oryginale, jest użyte słowo larwy, więc to są prawdziwe, dosłowne larwy, a nie jakieś dręczące myśli. W piekle są prawdziwe larwy. I wszędzie były demony. Widziałem wzdłuż ścian tej jaskini, że wszędzie były różnych rozmiarów demony. Niektóre miały zaledwie pół metra, a inne aż do 4 metrów wzrostu, ale wszystkie były pokręcone, zdeformowane i groteskowe. Wszystkie żywiły skrajną nienawiść do Boga i człowieka. A te, które widziałem wzdłuż ścian, wydawały się być przykute do tych ścian. Tak mi to wyglądało. Po prostu mówię wam, co widziałem. I próbowały się do mnie dobrać, ale nie mogły. Strach, którego doświadczyłem w piekle. Wiecie, tutaj jest nam miło i wygodnie, ale spróbuję wam opisać poziom strachu, który tam czujesz, ponieważ widzisz cały ten terror i nie ma nikogo, kto by ci pomógł, nie ma nikogo, kto by cię uratował. Są tylko demony, a ludzie się palą, jest smród i dookoła dzieją się te wszystkie rzeczy. A strach w twoim gardle jest tak intensywny. Większość z nas przeżyła w swoim życiu coś strasznego. Być może miałeś wypadek samochodowy, ten moment na chwilę przed uderzeniem i strach, który nagle podskakuje ci do gardła. A może byłeś na wojnie i ktoś przyłożył ci broń do głowy. Cóż, surfowałem, kiedy miałem 17 lat. Byliśmy w pobliżu Cocoa Beach na Florydzie. Piękny dzień, świetnie się bawiliśmy. Tego dnia było tam około 100 facetów i nagle facetowi obok mnie oderwało nogę. Podpłynął rekin i wyrwał mu nogę. Wszędzie dookoła było pełno krwi. Wstaliśmy na kolana, żeby wyciągnąć nogi z wody, a potem zaczęliśmy wiosłować do plaży. Nagle wszędzie były rekiny i uderzały w nasze deski. Byliśmy jakieś 400 metrów od brzegu, bo duże fale były dość daleko, więc dotarcie do plaży zajmie ci trochę czasu. A mój kumpel został zrzucony z deski do wody. Zobaczyłem wtedy tego rekina, jak przepływał obok mnie. Był dłuższy niż moja prawie 3-metrowa deska. To był rekin tygrysi. Widziałem jego paski. Otwarł paszczę, kiedy przepływał obok. Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak potężnie te stworzenia wyglądają i jak bezbronnie się czujesz w wodzie, kiedy przepływają obok, a ich zęby są ogromne. Nie ma nic, co mógłbyś zrobić, a ten rekin zawrócił i przegryzł moją deskę w pół. Złamał ją jak wykałaczkę. Więc byłem w wodzie, a mój kumpel patrzy na mnie i mówi: Bill, chyba już po nas. Nie za dobra spowiedź, ale tak się właśnie czuliśmy. Byliśmy otoczeni przez rekiny. Jeden z tych wielkich rekinów wrócił, złapał mnie za nogę i wciągnął pod wodę. Nagle szarpnął, wciągając mnie pod wodę. Możecie sobie wyobrazić strach, jaki poczułem w tym momencie. Nawet jeśli tego nie przeżyliście, to możecie choć trochę to zrozumieć. Cóż, strach, który czułem w tym momencie, blednie w porównaniu ze strachem, który czujesz w piekle. Nawet byś go nie zauważył w piekle. Psalm 73, 18-19 mówi: spychasz ich ku zagładzie, gdzie przerażenie całkowicie ich pochłania. Ten terror będzie cię pochłaniał przez całą wieczność. Chwała Bogu, że tego dnia wydarzył się cud i ten rekin nie tylko otworzył paszczę i mnie puścił, ale nie pozostał na mojej nodze żaden ślad. To niemożliwe. Bóg się mną opiekował. A wtedy nawet nie byłem jeszcze zbawiony. Ale zostałem zbawiony natychmiast po tym. Zostałem. Służymy dobremu Bogu. Amen. Dbał o mnie i o moją żonę. Był dla nas taki dobry przez te wszystkie lata. I wiecie, było mi dane cieszyć się moją nogą przez te wszystkie lata. I prawdopodobnie bym umarł. To jest po prostu niesamowite. Bóg jest dla nas taki dobry. Wiecie, tak naprawdę nie da się wam opisać tych okropności. Próbuję nakreślić wam jakiś obraz tego, jak naprawdę złe jest piekło. Ale ono i tak jest o wiele gorsze. Nie chciałem nawet dzielić się tym doświadczeniem z nikim, ponieważ wiedziałem, że to, co zobaczyłem, jest o wiele gorsze, niż ktokolwiek mógłby to opisać. I nie ma znaczenia, jak utalentowanym mówcą mógłbym się stać. To nie ma znaczenia, bo to i tak jest o wiele gorsze, niż cokolwiek bym powiedział. I dlatego jest tak ważne, abyśmy dzielili się Słowem Bożym z ludźmi. To my niesiemy słowa życia. Pierwszy do Tesaloniczan mówi: zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii. Powierzył nam słowa życia. To jest dla nas prawdziwy zaszczyt jako chrześcijan. Pomyśleć, że Bóg zaufał nam i powierzył swoje cenne słowa, które mogłyby kogoś uratować. Nie musimy nawet mieć zdolności do przekonywania ludzi. To Duch Święty ich przekonywuje. Musimy tylko otworzyć nasze usta. Robimy łatwą część, a Bóg trudną i przekonywuje nasze serca. On tylko chce, abyśmy byli chętni i powiedzieli: Panie, użyj mnie, zrobię to, pójdę.
bo my nawet nie mamy już zbyt wiele czasu na tym świecie. Wierzę, że jesteśmy w ostatnich z ostatnich dni. To, co zrobimy dla Boga teraz, będzie się dla Niego liczyć przez całą wieczność. Rozumiecie? Więc musimy mieć wieczność na uwadze. Kiedy tak patrzyłem na cały ten horror, albo podzielę się z wami czymś innym. Przytoczę kilka wersetów, bo znajdą się ludzie, którzy powiedzą: daj spokój, Bill, czy ty czasem nie przesadzasz? Demony dręczące ludzi, to i tamto. Czy to nie jest przypadkiem twoja wersja? Nie, to jest wersja biblijna. Dacie radę wytrzymać dodatkowe 2 minuty, abym mógł wam podać wersety na temat tortur w piekle? Czy to okej? W porządku. Mateusz 18:34 wspomina o byciu wydanym dręczycielom. Łukasz 12:47 mówi, że zostaniesz uderzony wieloma lub niewieloma biczami. Ale kto uderza? Psalm 50:22. Wy, którzy zapominacie o Bogu, będziecie rozdarci na strzępy. Mateusz 24:51. I potnie go na kawałki i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Psalm 116:3. Oplotły mnie bóle śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. Amos 5:18-19. Biada oczekującym dnia pańskiego. Chodzi o dzień sądu. To tak, jakby ktoś uciekał przed lwem, a spotyka niedźwiedzia. Hiob 33:22. Jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Psalm 141:7. Tak będą rozrzucone kości ich u bram krainy umarłych. Psalm 49:14. Ich piękno zostanie pochłonięte, a Szeol stanie się ich domem. Psalm 32:10. Wiele cierpień przypadnie niegodziwym. Psalm 78:49. Rzucił na nich żar swojego gniewu przez wysłanie upadłych aniołów pośród nich. Powtórzonego prawa 32:22, bo rozgorzał ogień mego gniewu i płonąć będzie aż do głębin piekła. Będą wyczerpani z głodu i strawieni gorączką i gorzkim zniszczeniem. Poślę na nich też zęby bestii z jadem gadów ziemskich. Mateusz 22:13, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie na zewnątrz w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jan 15:6. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Zbiera się i wrzuca do ognia na spalenie. Łukasz 12:4-5. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej uczynić nie mogą. Raczej bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wrzucić do piekła. Mówię wam, tego się bójcie. Mateusz 25:41. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Mark 9:43. Jeśli zatem twoja ręka jest powodem do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest wejść ułomnym do życia wiecznego, niż z dwiema rękoma pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak nie umiera i ogień nie gaśnie. Łukasz 16:23. Gdzie bogacz był w piekle torturowany w płomieniach i chciał kropli wody. Mateusz 13:40 mówi, jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu. Tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusz 23:33. Jezus powiedział do faryzeuszy, węże, plemię żmijowe, jakżeż ujdziecie przed potępieniem piekielnym? Właśnie im powiedział, że nie są w stanie przed nim uciec. Jeszcze jeden werset, Psalm 74:20 mówi, gdyż ciemne miejsca ziemi są całkowicie wypełnione okrucieństwem. Jeśli poszukacie słowa okrucieństwo w zgodności Biblii Stronga pod numerem 2555, to znajdziecie słowo Hamas. Wszyscy słyszeliśmy to słowo już wcześniej, grupa terrorystyczna Hamas. Słowo Hamas oznacza bezwzględność, przemoc, okrutną nienawiść i zniszczenie. Więc ciemne miejsca ziemi pełne są siedlisk bezwzględności, przemocy, okrutnej nienawiści i zniszczenia. I tego doświadczasz w piekle. Zapytasz, dlaczego Bóg stworzył tak okropne miejsce? Jezus powiedział dlaczego. W Mateuszu 25:41 piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. On nie planował, aby człowiek trafił w to miejsce, ale użył słowa przygotował. Tego samego słowa użył w Ewangelii Jana 14:2, gdzie idzie, aby przygotować dla nas miejsce w niebie. Widzicie, list Jakuba 1:17 mówi, każde dobro i dar doskonały wstępują z góry, od Ojca Światłości, więc całe dobro, którym cieszymy się w życiu, pochodzi od Boga. To nie jest automatyczne. Świeże powietrze, światło słoneczne, wspólnota, picie, jedzenie, spanie, całe dobro pochodzi od Boga. Więc to, co zrobił w czasie przygotowań piekła, to wycofał stamtąd swoje atrybuty, albo inaczej, swoją dobroć. Widzicie, piekło jest ciemne, ponieważ Jan 1:5 mówi, że Bóg jest światłością. W piekle jest śmierć, ponieważ Jan 1:4 mówi, że Bóg jest życiem. W piekle jest tylko nienawiść, ponieważ 1 Jan 4:16 mówi, że Bóg jest miłością. Nie ma miłosierdzia w piekle, ponieważ Psalm 36:5 mówi, że miłosierdzie Pana jest w niebiosach. W piekle nie ma siły, ponieważ Psalm 18:32 mówi, że Pan daje nam siłę. W piekle nie ma wody, ponieważ Księga Powtórzonego Prawa 11:11 mówi, że woda jest deszczem niebios.
I nie ma pokoju w piekle, ponieważ Izajasz 9:6 mówi, że On jest księciem pokoju. Więc widać, że jeśli Bóg usunie się z danego miejsca, to całe dobro odejdzie wraz z Nim. Nie można mieć dobra bez Boga. Nie da się tych dwóch rozdzielić. Więc jeśli ktoś powie, że nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem, w porządku, jest przygotowane miejsce, które nie ma z Nim nic wspólnego. Poza jednym. Ogień w piekle reprezentuje Boży gniew. Wszędzie w Piśmie Świętym jest napisane, że wyleje swój gniew na grzech w postaci ognia, więc ogień pochodzi od Boga. Ale Bóg wylał już swój gniew na Jezusa na krzyżu, abyśmy nie musieli go doświadczać na sobie. Więc możemy pozwolić Jezusowi wziąć to na siebie, albo Ty możesz to wziąć. Twój wybór. Kiedy ludzie patrzą na góry, drzewa, ocean, mówią, ach, czyż Matka Natura nie jest wspaniała? Nie, to nie Matka Natura, to Bóg Ojciec to wszystko zapewnił. Psalm 33:5 mówi, ziemia jest pełna dobroci Pana. Możemy cieszyć się Jego dobrocią, póki tutaj jesteśmy, w życiu, ale jeśli Go odrzucimy, to udamy się do miejsca, z którego On wycofał swoją dobroć. Każdego wolny wybór. Gdy tak patrzyłem na cały ten horror, demony wrzucające ludzi z powrotem do tego krateru, zacząłem wznosić się tym tunelem. Ściany były wokół mnie, ale coś zaczęło podnosić mnie i wznosiłem się w górę tego tunelu. I w tej czarnej jak smoła ciemności nagle pojawiło się to jasne światło. Natychmiast wiedziałem, kto to był. Nie widziałem jego twarzy. Widziałem tylko zarys mężczyzny stojącego w jasnym, czystym, świętym świetle. Światło, jakiego nigdy nie widziałem. Ale kiedy pojawia się Jezus, to nie ma wątpliwości, kim jest. Po prostu zawołałem Jego imię i powiedziałem, Jezu! A On powiedział tylko dwa słowa. Jam jest. Kiedy powiedział Jam jest, to zemdlałem. Nie wiem, czy umarłem, czy straciłem przytomność. Mogę to tylko wyjaśnić poprzez Apokalipsę 1:16. Kiedy Jan go zobaczył, to powiedział, Jego oblicze było jak słońce. Gdy go ujrzałem, upadłem do Jego stóp jak martwy. Więc leżałem u Jego stóp, a po pewnym czasie mnie dotknął. I oprzytomniałem. I olśniło mnie tak mocno, gdy byłem u Jego stóp. Pomimo, że byłem chrześcijaninem od 28 lat, pomyślałem, jeśli nie umarłby na krzyżu, to byłbym w tamtym miejscu przez całą wieczność. Byłem tak wdzięczny za krzyż, że nie chciałem Mu zadawać żadnych pytań. Chciałem Mu tylko dziękować. Dziękuję, Jezu. Dziękuję, że oddałeś za mnie swoje życie, Jezu. Dziękuję, że oddałeś za mnie swoje życie. Dziękuję, że poszedłeś na krzyż, Panie. Dziękuję, że zniosłeś cały ten ból, aby uchronić mnie od piekła. Dziękuję Ci, Jezu. I powtarzałem to w kółko, ale po pewnym czasie zaczęły pojawiać się myśli w mojej głowie. A On odpowiadał na moje myśli. A ja nie chciałem nawet Mu zadawać tych pytań. Psalm 139:2 mówi, rozumie nasze myśli z daleka. A moja pierwsza myśl to, Panie, dlaczego zesłałeś mnie w to okropne miejsce? Ponieważ wielu ludzi nie wierzy, że piekło jest prawdziwe. Nawet niektórzy z moich własnych ludzi nie wierzą, że piekło istnieje. Zaskoczyło mnie to i pomyślałem, czyż nie wszyscy chrześcijanie wierzą w piekło? Ale od tamtego czasu dowiedzieliśmy się, że wiele osób wierzy w uniwersalizm, anihilacjonizm, sen duszy. Uniwersalizm to nauka, która mówi, że koniec końców każdy pójdzie do nieba. I to prawda, że wielu z uczonych chrześcijan w to wierzy i obecnie tego naucza na naszych uniwersytetach, albo anihilacjonizm to nauka, która mówi, że jeśli nie znasz Jezusa, to po prostu jesteś unicestwiony i przestajesz istnieć. A to jest nieprawda. Jezus powiedział w Mateuszu 25:46 i pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego. Użył tego samego słowa, wieczność, aionios. Więc tak jak niebo jest wieczne, tak i piekło jest wieczne. To samo mówi w Janie 5:29, Marku 16:16, Danielu 12:2, Dziejach Apostolskich 24:15, Mateuszu 13:30, Apokalipsie 14:10. Wiele wersetów wskazuje, że piekło jest wieczne. Jezus wyraźnie powiedział i to samo słowo zostało użyte w odniesieniu do wiecznego Boga w liście do Rzymian 16:26 i w wielu innych wersetach. Więc to jest miejsce wiecznych tortur. Pomyślałem, Panie, dlaczego demony tak bardzo mnie nienawidzą? Powiedział, bo jesteś stworzony na mój obraz, a one nienawidzą mnie. Pamiętacie, jak Jezus powiedział w Janie 15:18, wpierw nienawidzili mnie, zanim znienawidzili Ciebie. Demony nienawidzą Boga, ale nic Mu nie mogą zrobić. Mogą jednak skrzywdzić Jego stworzenia. Dlatego Jezus powiedział w Janie 10:10, złodziej przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć, ale ja przyszedłem, abyście mieli życie, i to w obfitości. Więc całe zło, zniszczenie, choroby, bieda, wszystko to pochodzi z demonicznego królestwa. To nie pochodzi od Boga, a tak wielu ludzi fałszywie oskarża Boga. Kiedy pojawia się choroba albo umiera małe dziecko, cóż, Bóg go zabrał. Nie, Bóg go nie zabrał. On nie jest mordercą.
Tak czy inaczej, pomyślałem, Panie, nie chcę nikomu mówić o tym doświadczeniu. Pomyślą, że zwariowałem albo że miałem zły sen. Powiedział, Twoim zadaniem nie jest przekonywanie ich serc, to jest zadanie Ducha Świętego. Ty masz tylko im to powiedzieć. Powiedziałem, tak jest, pójdę. Ale muszę się przyznać, że kiedy wróciłem po tym doświadczeniu, to tak naprawdę z nikim nie chciałem się nim dzielić. Chciałem świadczyć o Bogu jak szalony, ale nie chciałem mówić o tym doświadczeniu, ponieważ sądziłem, że ludzie pomyślą, że zwariowałem. Miałem firmę zajmującą się nieruchomościami, dobrze mi szło, więc po co mi to? Ale wiedziałem, że Pan kazał mi to zrobić. Opowiedziałem, co mi się przydarzyło mojemu najlepszemu przyjacielowi. Zaprosił mnie na studium biblijne. Nie chciałem iść, ale niechętnie poszedłem 3 miesiące później. I od tego wszystko się rozpoczęło. I zaczęto nas zapraszać po całym kraju. Nie było wtedy jeszcze książki. Ale wiedziałem, że Bóg kazał mi iść, pomimo że nie chciałem. Podróżowaliśmy i płaciliśmy za wszystko sami przez 7 lat i nigdy nie wzięliśmy od nikogo ani grosza. Nie chcieliśmy, żeby ktoś mógł powiedzieć, że robimy to dla pieniędzy. Jednakże narzekałem Panu przez 7 lat. Mówiłem, Panie, czuję się nieswojo to robiąc. Jestem zbyt konserwatywny. A on powiedział, Bill, tu nie chodzi o to, żebyś czuł się komfortowo, ale żebyś był posłuszny. To naprawdę ukuło mnie w serce. Powiedziałem, przepraszam, Panie, żałuję. Chętnie zrobię to, czego ode mnie oczekujesz. Wiecie, czasami Bóg wyciąga nas z naszej strefy komfortu, ale jeśli będziemy posłuszni, to stanie się komfortowe. I nie ma nawet znaczenia, czy czuję się niekomfortowo, jeśli choć jedna osoba przyjdzie do światła Pisma i uniknie tego okropnego miejsca. To będzie warte wszelkich moich niedogodności. Prawda? Ale wiecie, Bóg dał nam wszystkim coś do zrobienia. Każdy z nas jest równie ważny. U Boga nie ma grubych ryb. Więc po prostu was zachęcam, cokolwiek Bóg kazał wam zrobić, to może być cokolwiek, to po prostu zrób to z całą swoją siłą i mocą, ponieważ dał wam zdolności, których ja nie mam, możesz dotrzeć do ludzi, do których ja nie mogę dotrzeć. Więc zachęcam was, abyście to zrobili. Bądź dostępny dla Boga. I tak jak powiedziałem, to, co zrobicie, będzie się dla Niego liczyło na wieczność. On nigdy nie zapomni tego, co zrobiłeś. Pomyślałem, Panie, dlaczego Cię nie znałem? Pamiętacie, zablokował mi w pamięci, że jesteś chrześcijaninem. Cóż, powiedział, bo gdybyś mnie znał, to miałbyś nadzieję. Widzicie, gdybym tam był jako chrześcijanin, którym byłem, ale o tym nie wiedziałem, to wiedziałbym, że chwała Bogu, On mnie stąd wydostanie. Wiedziałbym o tym, prawda? Ponieważ wiemy, że naszym przeznaczeniem jest niebo. Ale On chciał, żebym poczuł to, co oni czują. Brak nadziei. Widzicie, Izajasz 38:18 mówi, ci, którzy w dół zstępują, nie mogą mieć nadziei na Twoją prawdę. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie mają na Niego nadziei, bo jest już za późno. A my tutaj na ziemi nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest być całkowicie pozbawionym nadziei. Nawet jeśli umierasz z bólu, to wiesz, że możesz umrzeć, aby uciec od tego bólu. Uciekniesz od Niego. A w piekle wiesz, że nigdy od Niego nie uciekniesz. I nie ma nikogo, kto by Cię uratował. Nie nadjedzie kawaleria za wzgórza. Nie masz przyjaciela, z którym mógłbyś porozmawiać. I rozumiesz, że nigdy, przenigdy nie uciekniesz z tego miejsca. Dam wam chwilkę, aby to do was dotarło. Bo to była najgorsza część piekła. Wiedzieć, że przeminie 100 milionów lat, a to nadal jest pierwszy dzień. Nigdy stąd nie wyjdę. Rozumiecie, dlaczego ta decyzja jest tak ważna, a ludzie ją odkładają i mówią, ach, później nad tym pomyślę. Nawet jeśli mnie teraz słuchacie, to nie zdajecie sobie sprawy, że nie możecie przyjść do Boga, dopóki On was nie przyciągnie. Jan 6:44. Samemu nawet nie możesz do Niego przyjść. On musi cię przyciągać. Więc to nie jest zaproszenie, to jest szansa ludzi, aby zostać zbawionym. Ponieważ zaproszenie możesz odrzucić, musicie na to patrzeć jako na szansę. Bo jutro może już jej nie być. Jutro możesz już nie żyć. I będziesz miał całą wieczność. Przypomnijcie sobie tego złodzieja z krzyża, który poszedł z Jezusem, ale ten drugi jest teraz w piekle na całą wieczność, a był tuż obok Zbawiciela. A jedyne, co musiał zrobić, to zawołać tak jak ten drugi. A teraz ma wieczność, aby żałować swojej głupiej decyzji. Wznieśliśmy się ponad ziemię, w tym wirze powietrznym. Jest o tym w piśmie, ale będę kontynuował. Pan kazał mi spojrzeć wstecz na ten wir, z którego wyszliśmy, a tam ludzie wpadali do niego jeden po drugim, następny i następny, w dół, do piekła. I pozwolił mi poczuć maleńką część swojego serca. Cierpienie, jakie czuję z powodu duszy wpadającej do piekła, nie mogłem tego znieść. Powiedziałem, Panie, przestań. Nie mogę nawet znieść małego kawałeczka Twojego serca.
Z powodu udręki, jaką czujesz, gdy dusza spada do piekła. List do Efezjan 3:19 mówi, Jego miłość przewyższa wszelką wiedzę. On nas kocha o wiele bardziej niż my jesteśmy w stanie kochać naszych bliskich. O wiele bardziej. I tak szybko podam wam werset, który Pan mi pokazał. W Psalmach 139, 17, 18 Dawid powiedział, jak cenne są dla mnie Twoje myśli, Boże. Gdybym je zliczył, byłoby ich więcej niż piasku. Inny werset w Psalmach mówi więcej niż piaski całej ziemi. Widzicie, to nie jest przesada, ponieważ Bóg nie może przesadzać. Zastanówcie się. Powiedział, wszystkie Twe myśli ku mnie są cenne. A jeśli miałbym zliczyć, to byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym wziął garść piasku w rękę, to byłoby tysiące granulek. A jeśli każda mała granulka reprezentowałaby myśl i pomyślałbym, kurczę, uwielbiam to, jak moja żona ciągle się za mnie modli. Uwielbiam, jak modli się za swoich rodziców. Uwielbiam to, jak jest piękna. Uwielbiam to, jak modli się za swoich przyjaciół. Wróciłbyś 3 lub 4 godziny później, a ja nadal próbowałbym wyczerpać cały ten piasek w moim ręku. Powiedziałbyś, Bill naprawdę szaleje za swoją żoną, prawda? A to byłaby tylko garść w moim ręku. A myśl, które Bóg kieruje w stronę każdego z nas, jest więcej niż ziarenek piasku na całej ziemi. I tak jak powiedziałem, to nie jest przesada, ponieważ Bóg nie może przesadzać. Ile ziarenek piasku jest na całej ziemi? Nie ma sposobu, aby to kiedykolwiek policzyć. Biliony bilionów, tak właśnie bardzo kocha każdego z nas. Więc On nie chce, aby ktokolwiek trafił do piekła. Stara się uchronić ludzi od piekła. Ktoś mógłby powiedzieć, ale Bill, wiesz, ja jestem dobrą osobą. Jak kochający Bóg mógłby zesłać dobrą osobę do piekła? Cóż, Bóg nikogo nie posyła do piekła i za chwilkę do tego dojdę. Jeśli macie zamiar kierować się standardem dobra, to musicie używać Bożego standardu. Bo widzicie, Boży standard jest inny od naszego. Możecie być całkiem dobrzy w porównaniu z innymi ludźmi. Ale Jakub 20 mówi, jeśli przekroczymy prawo w choć jednym punkcie, to jesteśmy winni całego. Jeśli choć raz skłamiemy, to Apokalipsa 21:8 mówi, że wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze ognia. Jeśli ukradniemy choć jedną rzecz, to 1 Koryntian 6:9 mówi, że żaden złodziej nie posiądzie nieba. Jeśli mamy choć jedną pożądliwą myśl, to Jezus powiedział, że to jest równe cudzołóstwu, a żaden cudzołożnik nie odziedziczy nieba. To tylko 3 z 10 przykazań. Więc jeśli byśmy byli sądzeni według tego standardu, to bylibyśmy winni czy niewinni? Wszyscy bylibyśmy winni. W Księdze Przysłów 24:9 jest nawet werset, który mówi, że nawet myślenie o głupstwach jest grzechem. Jeśli przez całe życie będziesz miał choć jedną głupią myśl, to wyklucza cię z nieba. To jest wysoka poprzeczka, prawda? Więc nikt z nas nie może stanąć przed świętym Bogiem i powiedzieć, hej, jestem całkiem dobry, wpuść mnie. Bo on powie, nie według mojego standardu. Prawdę mówiąc, Hiob 15:16 mówi, że człowiek jest tak ohydny, że pije nieprawość jak wodę. Dzięki Bogu zbawienie nie opiera się na byciu dobrym, ale na relacji z Jezusem Chrystusem. Bo nikt z nas by się nie zakwalifikował. Ale może nie jesteś jeszcze przekonany, może jesteś jak ten prezenter radiowy świeckiego programu, do którego zostałem kiedyś zaproszony. A to było radio transmitowane w całej Ameryce. Powiedzieli mi, Bill, uważaj na tego faceta, on nie lubi chrześcijan i w minutę wypluje cię z anteny. Więc wszedłem na antenę, a on mówi, okej, chrześcijanie, nie cytuj mi tu ani jednego wersetu z Biblii na moich falach radiowych. Rozumiesz? Powiedziałem, okej. Wy, chrześcijanie, jesteście nieracjonalni, ponieważ nie bierzecie pod uwagę mojego punktu widzenia. A mój punkt widzenia jest tak samo uzasadniony jak wasz i jestem dobrym człowiekiem. I powinienem zostać wpuszczony do nieba, a jeśli Twój Bóg nie wpuści mnie do nieba, to jest winny przestępstwa nienawiści. Tak powiedział. Powiedział, więc co mi na to odpowiesz, chrześcijaninie? Co można powiedzieć? Jesteś na żywo na antenie. I nie mogę cytować Pisma. Powiedziałem, pozwól, że dam Ci analogię. Bóg wrzucił mi do głowy analogię. Właśnie w tym momencie, dzięki Bogu. Powiedziałem, okej. Powiedzmy, że znalazłeś najdroższy dom w kraju. Zapukałeś do ich drzwi i powiedziałeś, przepraszam, wprowadzam się do was, bo jestem dobrą osobą. Jak myślicie, co powiedzieliby ci ludzie? Nie, bo nie masz z nimi związku. Nie oczekiwałbym od nich innej odpowiedzi i powiedziałem, ale ty spędzasz całe swoje życie nie mając nic wspólnego z Bogiem. Wypierasz się Jezusa jako Syna Bożego, który powiedział, że jest jedyną drogą do jego domu, a na koniec będziesz miał czelność zapukać do jego drzwi i zażądać, żeby pozwolić ci tam mieszkać, bo jesteś dobrym człowiekiem? Co bycie dobrym ma z tym wspólnego? Tego nie znasz. Powiedziałem, Bóg oferował ci przez całe twoje życie, że będzie twoim ojcem, ale ty go odpychałeś i mówiłeś, że nie chcę cię jako mojego ojca. Widzisz, Bóg jest twoim stwórcą, nie jest twoim ojcem, dopóki nie przyjmiesz Jezusa jako swego Zbawiciela. Dopiero wtedy staje się twoim ojcem. List do Galacjan 3:26, Jan 1:12, Jan 8:44, Rzymian 9:7-8, Jan 17:9, Efezjan 5:1 mówią, że On jest twoim stwórcą, On nie jest twoim ojcem, dopóki Go nie zaprosisz. Więc powiedziałem, to ty jesteś nieracjonalny, oczekując, że zamieszkasz w domu kogoś, kogo nawet nie znasz. Więc powiedział, wy, chrześcijanie, macie ograniczone umysły, myślicie, że tylko wy macie rację, a ja myślę, że wszystkie drogi prowadzą do nieba.
Tak myślę. Powiedziałem, okej. Wszystkie drogi prowadzą do nieba. Pozwól, że podam ci kolejną analogię, którą dał mi Bóg. Tam na miejscu. Bóg jest taki dobry. Powiedziałem, okej. Więc jesteśmy ograniczeni i myślisz, że wszystkie drogi prowadzą do nieba. Powiedzmy, że zaprosiłeś mnie na kolację do swojego domu. I powiedziałeś, Bill, jedź na południe autostradą 95, skręć w prawo na Main Street i jedź w górę, aż dojedziesz do mojego domu. I to jest jedyna droga do mojego domu. A ja mówię, wiesz co, pojadę na północ 95 i zjadę z niej na Beach Boulevard, bo uważam, że wszystkie drogi prowadzą do twojego domu. A ty powiesz, Bill, tak nie dojedziesz do mojego domu, daję ci jasne wskazówki do mojego domu. Tak samo Bóg daje nam jasne wskazówki do swojego domu. Myślę, że Bóg wie, gdzie mieszka. Racja? Musimy jedynie podążać za Jego wskazówkami. To nie ograniczenie. To bycie szczegółowym. On nam dał jasne wskazówki, jak się tam dostać. Wiecie, ludzie myślą sobie, że Bóg tam na górze tak arbitralnie sobie wybiera. A, ten idzie do nieba, a tamten do piekła. To nie tak. Wszyscy z nas powyżej wieku odpowiedzialności są automatycznie na drodze do piekła. Jan 3, 17 i 18 to wyjaśnia, ponieważ wszyscy rodzimy się w grzechu, Psalm 51, 2, więc to jest coś innego niż być tam wysłanym, bo my już tam zmierzamy, to dlatego Jezus przyszedł. Taki był plan, aby skrzyżować drogę, na której już wszyscy jesteśmy. Więc jedyne, co musisz zrobić, to spojrzeć na krzyż i zaufać temu, czego dokonał na krzyżu, pokutować za nasze grzechy i przyjąć Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, a On sprowadzi nas z tej drogi. Chwała Bogu, chwała Bogu. Amen. Powiedział, cóż, czy Bóg nie może przymknąć oka na moje grzechy? Przecież nikogo nie zabiłem. Kolejne błędne przekonanie, że nikogo nie zabiłeś, to nadajesz się do nieba. Powiedziałem, nie, Bóg z dwóch powodów nie może pominąć naszych grzechów. Po pierwsze, bo jest sprawiedliwym sędzią. A tu na ziemi sędzia nie byłby uważany za dobrego, gdyby pozwolił wypuścić przestępcę wolno, jeśli nie ukarałby przestępstwa. Nasz grzech musi zostać ukarany. Ale Jezus przyjął tę karę za nas. Możesz pozwolić Jezusowi wziąć to na siebie, albo Ty możesz to wziąć. A po drugie, On nie może pominąć naszych grzechów, ponieważ list do Hebrajczyków 12:29 i księga Nahuma 1:5 mówią, że Bóg jest trawiącym ogniem. W księdze Nahuma 1:5 jest napisane, że wszyscy spłonęlibyśmy w Jego obecności. W naszej upadłej naturze zostalibyśmy pochłonięci. Widzicie, to jest tak, jakbym włożył rękę w ogień, aby coś wyciągnąć, a On by mnie poparzył, to nie powiedziałbym, dlaczego ten ogień mnie poparzył. To było podłe z Jego strony. Nie powiedziałbym tego, prawda? A dlaczego? Ponieważ natura mojej dłoni jest niekompatybilna z naturą ognia. W ten sam sposób święty Bóg jest niekompatybilny z grzesznym człowiekiem. Jeśli staniemy w Jego obecności, będziemy pochłonięci. Więc jak człowiek mógłby kiedykolwiek stanąć przed świętym Bogiem? Tylko w jeden sposób. Jeśli przyszedłby ktoś, kto żyłby doskonałym życiem i ani razu nie zgrzeszył, nie miał nawet jednej niemądrej myśli, i to jest Jezus Chrystus, który stoi przed Ojcem i mówi, nigdy nie zgrzeszyłem, wymienię z nimi moją sprawiedliwość, jeśli zaufają temu, co uczyniłem na krzyżu. Tytus 3:5 mówi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas. Więc jeśli zaufamy temu, co uczynił na krzyżu, to wtedy On uzna naszą ufność, jakbyśmy byli sprawiedliwi, weźmie nasze grzechy i obmyje je swoją krwią. I wtedy będziemy mogli stanąć przed Bogiem, ponieważ zaufaliśmy krzyżowi, a On da nam tę nową naturę, zgodną ze świętą naturą Boga. Da nam nowe serce i nowego ducha. Teraz możemy wejść do nieba. Czyż to nie jest niesamowity plan, jaki Bóg wymyślił? Wiecie, niektórzy mówią, nie podoba mi się ten sposób jednej drogi, który wy, chrześcijanie, macie. Powinniście być wdzięczni, że jest droga. Stworzył drogę tam, gdzie jej nie było. Dzięki Bogu. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14:6, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Chcesz mieszkać w Jego domu? To rób, jak Ci mówi. Jest tylko jedna droga. Ale może powiesz, Bill, ja po prostu w to nie wierzę. Więc mam dla Ciebie werset. Apokalipsa 21:8 mówi, że wszyscy niewierzący będą mieli swoje miejsce w jeziorze ognia. To jest ostrzeżenie. Jeśli mi nie wierzysz, to skończysz w jeziorze ognia. Próbuję nas od tego uchronić. Ale ludzie powiedzą, nie wierzę, że Jezus jest jedyną drogą. I dlatego Jezus powiedział w Mateuszu 12:37, Twoje własne słowa Cię potępią. Ponieważ to Ty powiedziałeś, nie wierzę, że Jezus jest jedyną drogą. Więc Twoje własne słowa posyłają Cię do piekła. Bóg nikogo tam nie wysyła. Ale dlatego, że nas kocha, to daje nam wolną wolę wyboru. Mówi, oto jak trzymać się od tego z daleka, oto jak dostaniesz się do nieba. Twój wybór. Jak ktokolwiek mógłby być zły na Boga lub Go oskarżać o bycie złośliwym, podczas gdy On umarł za nas straszliwą śmiercią na krzyżu tylko po to, aby zachować nas od piekła i zabrać do nieba? To jest takie proste. Dziękuję, Jezu. Dziękuję, Jezu, za to, co dla nas zrobiłeś.
Apokalipsa 20:15 mówi, jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. Bóg faktycznie ma księgę i sprawdzi, czy nasze imiona są w Jego księdze. A najgorsze słowa, jakie kiedykolwiek można usłyszeć w dniu sądu, to gdy mówi, Twojego imienia nie ma w tej księdze. A potem będzie musiał powiedzieć, odejdź ode mnie. Na zawsze w wieczny ogień przygotowany dla diabła i jego aniołów. On nie chciałby musieć wypowiadać tych słów, ale ponieważ nas kocha, to daje nam wolny wybór. Wiecie, kiedy Titanic wypłynął, to płynęli nim ludzie różnych wierzeń, różnych religii, z różnych dróg życia i mówią, że był podział na trzy klasy ludzi, niższa, średnia i klasa wyższa. Ale po tym, jak statek zatonął, to w biurze linii White Star w Liverpoolu w Anglii wywieszono dwa ogłoszenia. A ludzie każdego dnia z niepokojem czekali, aż wyjdzie człowiek, aby dopisać imiona ich krewnych na jednym z ogłoszeń. Jedno ogłoszenie mówiło ocaleni, a drugie straceni. Więc kiedy statek wypłynął, to były na nim wszystkie te różne wierzenia, religie, ścieżki życia i trzy klasy ludzi. Ale na końcu są tylko dwie. Albo jesteś zbawiony, albo jesteś zgubiony. I to jest twój wybór. Wiesz, jeśli tego słuchasz dzisiaj, to proszę, ponaglam cię, nie ryzykuj swoją duszą. Ona jest wieczna i spędzisz wieczność w jednym albo drugim miejscu. I musisz odrzucić grzech i przyjąć Jezusa, jeśli chcesz iść do nieba. W przeciwnym razie znajdziesz się w piekle na zawsze i to będzie twoja własna wina. Ale powiesz, Bill, nie wiem, czy moje imię jest zapisane w jego księdze. Nie jestem pewien. I nie wiem, czy tak naprawdę odrzuciłem grzech. Takie są wyraźne wskazówki do nieba. Jan 3:36 mówi, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy w Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży nad nim. Ale jak poznać Syna? Tak szybko dwa wersety. Łukasz 13:3. Jezus powiedział, jeśli się nie nawrócicie, to wszyscy również zginiecie. Co oznacza słowo pokutować? Oznacza zmianę nastawienia, gdzie masz pokorne serce i mówisz, jestem grzesznikiem. Samemu nie mogę się zbawić, ale jestem gotowy odwrócić się od grzechu i pójść za Jezusem. Nie wystarczy tylko stwierdzić fakt i powiedzieć, tak, mogę uwierzyć, że Jezus jest Bogiem. Wierzę w to. A potem nadal robić swoje. To nie jest pokuta. Trzeba odwrócić się od grzechu i zwrócić ku Bogu i za Nim podążać. A to wymaga trochę pokory. List do Rzymian 10:9-10 mówi, jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Musisz w Niego uwierzyć w swoim własnym sercu i wyznać Go własnymi ustami. To jest jedyny sposób, aby zostać zbawionym. To są jasne wskazówki drogi do nieba. Więc jeśli jesteś tu dziś i myślisz sobie, Bill, nie wiem, czy kiedykolwiek tak naprawdę odpokutowałem, może dorosłem do tego mentalnie, ale tak naprawdę to nigdy nie zaprosiłem Jezusa do swojego serca. Albo może nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi. A może upadłeś ponownie i chcesz uporządkować swoje życie z Bogiem. Ale jeśli chcesz mieć pewność, że twoje imię jest zapisane w Jego księdze, to proszę podnieś swoją rękę, gdy policzę do trzech. Jeśli jest tu ktoś, kto nie jest pewien, czy jego imię jest w jego księdze, ale chce, żeby było. Jeśli to ty, to na trzy poproszę cię o podniesienie ręki, a jeśli oglądasz online, to też możesz to zrobić. Jeden, dwa, trzy. Dziękuję, Panie. Czy są ręce? Widzę wasze ręce. Widzę twoje ręce. Dziękuję za waszą szczerość. Wiem, że podniesienie ręki wymaga trochę odwagi. Większość z nas już to zrobiła, ale chcesz mieć pewność, że Bóg zobaczy twoją rękę, ponieważ powiedział, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem w niebie. Chcesz być pewny, że zobaczy twoją rękę i zapisze twoje imię w swojej księdze. To jest najważniejsza księga, w jakiej mogłoby się znaleźć twoje imię. Jeśli moglibyście powstać, proszę wszystkich, którzy podnieśli ręce, aby wstali i podeszli do przodu. I ponownie, to wymaga trochę odwagi, ale to pokazuje Bogu, że mówisz poważnie i nie robisz tego bez przekonania. Podejdźcie. Dziękuję, Panie. Dziękuję, Panie.
Chwalmy Boga. Wiecie, Pismo mówi, że całe niebo świętuje z powodu jednego. Jesteście drodzy Bogu, każdy jeden z was. On oddałby życie za choćby jednego z nas. To jest najważniejsza decyzja, jaką moglibyście kiedykolwiek podjąć. A to dopiero początek. To najmądrzejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjęliście. Zmówimy modlitwę. Wszyscy razem możemy pomodlić się na głos. Jeśli jest jeszcze ktoś, to zaczekamy kolejne 30 sekund. Nie chcę, aby ktokolwiek w tej sali lub online poszedł do piekła. Jeśli oglądasz online, to odmówisz z nami tę modlitwę na głos, a potem może nawet znajdziesz Kościół i będziesz mógł im powiedzieć, co zrobiłeś swoim życiem i że przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Taki piękny widok. Chwalmy Boga. Amen. Wszyscy jesteście tacy piękni. Mówię wam, nie macie pojęcia, jak wyglądacie dla nas, chrześcijan. To jak, wow, Panie, ci ludzie pójdą do nieba na całą wieczność. I to wymagało całego Kościoła, aby się za was modlił. I nie mówię tego o tak, ten Kościół naprawdę się modlił za twoją duszę, aby została zbawiona. Ludzie, którzy nawet cię nie znają, wylewają swoje serca do Boga, żeby Bóg dotknął waszego serca. Bo tylko Bóg może to zrobić. Jesteśmy tak wdzięczni. Odmówimy modlitwę, a te słowa zmienią waszą wieczność. Wyjdą z waszych serc, ale po prostu powtarzajcie za mną, ok? Wszyscy będziemy mówili na głos. Jesteście gotowi? Powiedzcie, kochany Boże w niebie, wiem, że zgrzeszyłem i sam nie mogę się zbawić. Wierzę, że posłałeś swojego Syna Jezusa, aby umarł na krzyżu za mnie, że został ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany, ale zmartwychwstał i żyje na wieki. Przebacz mi moje grzechy. Przepraszam. Odrzucam grzech. Chcę za Tobą podążać. Wejdź do mojego serca. Przyjmuję Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. Jesteś Synem Bożym. Dziękuję za przelanie swojej krwi za mnie. Dziękuję, że weźmiesz mnie do nieba. Wyznaję teraz, że jestem narodzonym na nowo chrześcijaninem, idącym do nieba. Napełnij mnie teraz swoim duchem, abym mówił językami i spotęgował Twoje święte imię. Dziękuję, Jezu, za krzyż. Dziękuję, że weźmiesz mnie do nieba. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chwalmy Boga.